W sobotę 19 tygodnia zwykłego przychodzi do nas Ewangelia według św. Mateusza z rozdziału 19. Bardzo krótka, jedynie trzy wersety. Mówi o tym, jak przychodzą do Jezusa dzieci, jak przynoszą Mu dzieci. I są ciekawe dwie postawy, które widzimy w tej Ewangelii. Jedna to uczniowie, którzy szorstko zabraniali tego. Myślę, że taka postawa niestety może być też w każdym z nas. Co to, co to jest za postawa? Uczniów, którą mają, to jest pewien, pewna wizja, którą mają, jak należy przychodzić do Pana Boga. I myślę, że taką wizję niestety często mamy my w stosunku do samych siebie, ale mamy też w stosunku do innych ludzi. To znaczy, że mamy pewną wizję, jak Pan Bóg ma przyprowadzać do siebie ludzi. No nie mówię o tym, jak należy się zachowywać w kościele, bo tutaj mamy pewne reguły, myślę, które jakoś gdzieś potrzeba, żeby nas obowiązywały. Ale właśnie często bardziej chodzi o to, kogo można przyprowadzać do Pana Boga, że często chcielibyśmy przyprowadzać, przepraszam za takie porównanie, przyprowadzać do Pana Boga ludzi, którzy są ładnie ubrani w białych koszulach, w krawacie, kobiety w czarnej spódnicy i, i, i też białej koszuli, wszystkie po makijażu, po pedikir i manikir, po fryzjerze że chcemy przyprowadzać do, do Pana Boga ludzi, w pewnym sensie chciałoby się powiedzieć, doskonałych, którym właściwie już nic nie brakuje i chcielibyśmy ich przedstawiać Panu Bogu i pokazywać, jaki On jest piękny i żeby Pan Bóg zachwycał się tymi ludźmi, jacy oni właśnie są piękni. A wizja Pana Boga, którą mamy właśnie na zbawienie człowieka, jest po części przeciwna, że Pan Bóg chce przyprowadzać do siebie biedaków, ludzi poranionych, Ludzi chciałoby się w cudzysłowie właśnie powiedzieć brudnych, którzy nie są ani uczesani, ani umyci, ani y, po ludzku jakoś usystematyzowani. Że Pan Bóg takich ludzi chce do siebie przyprowadzać. I prawda jest też taka, że my jesteśmy takimi ludźmi. To my jesteśmy poranieni, my jesteśmy nieuczesani, my jesteśmy nieumyci, nie mamy niewyprane rzeczy na sobie. I my potrzebujemy Pana Boga. Właśnie potrzebujemy tego, który, który ma nas zbawić, który ma nas wyprowadzić właśnie z tej całej naszej sytuacji trudności, z tych naszych zmagań i z tego wszystkiego, z czym sobie nie radzimy. Więc pierwsza taka myśl to jest właśnie, abyśmy pozwalali Panu Bogu właśnie. Działać tak, jak On chce i aby Pan Bóg mógł przyprowadzać do siebie ludzi, bo Pan, często właśnie Pan Bóg chce przyciągać takich ludzi, a my, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, może okaże się, że właśnie jesteśmy w takim kluczu jak ci uczniowie. Którzy po prostu mówią: Nie, nie, ty nie możesz iść do Pana Boga. Dlaczego? Bo jesteś zbyt poraniony, bo jesteś w nieodpowiednim stanie. No właśnie, nieodpowiedni stan to jest stan odpowiedni, aby iść do Pana Boga. Jezus mówi: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Więc pierwsza ta myśl, właśnie, abyśmy. Pozwolili samym sobie, po pierwsze przychodzić do Pana Boga wtedy, kiedy jesteśmy poranieni, a po drugie właśnie pozwolili innym przychodzić do Pana Boga wtedy, kiedy Pan Bóg ich powołuje. Może właśnie nie powoła ich, jak są świeże od fryzjera, a właśnie powoła ich, jak w cudzysłowie, w środku nocy, kiedy budzą się zaspani, kiedy nie są odpowiednio, teoretycznie przygotowani na to spotkanie, ale to jest wola Pana Boga, kiedy przywołuje człowieka do siebie i tego, jakiego do siebie przywołuje. A drugie to jest, o czym mówi Jezus, przepiękne w tej Ewangelii. Właśnie Jezus mówi o tym, aby dopuszczać i pozwolić przychodzić dzieciom, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Dla mnie, który nie mam rodziny w takim znaczeniu ludzkim, kiedy nie mam żony, nie mam dzieci, naprawdę na mnie robi wrażenie zawsze, jak widzę, Ufność, którą dzieci mają w stosunku do swoich rodziców. Rodzice mówią, siadaj i dziecko siada. Rodzice mówią, wyjdź, dziecko wychodzi. Rodzice mówią, jedz, no i dziecko z reguły je. Oczywiście nie zawsze jest takie posłuszeństwo, ale takie zaufanie, że dzieci robią to, co im mówią rodzice, bo jakby mają jakoś to wkodowane, że rodzice naprawdę ich kochają i chcą dla nich dobrze i tak naprawdę jest. Więc właśnie chodzi o to, abyśmy też mieli taką postawę w stosunku do Pana Boga. Często nasz umysł, nasz intelekt, nasza inteligencja jest przeszkodą w kroczeniu za Panem Bogiem. Bo my zaczynamy wszystko racjonalizować, zastanawiać sobie. Aha, zastanawiać się, Pan Bóg mnie powołuje do tego, ale jak ja to zrobię, jak ja sobie dam radę, jak, jak sobie poradzę w tej sytuacji. Ja pamiętam powołanie, które Pan Bóg dał mi już 27 lat temu, że dziękuję Panu Bogu, że wtedy potrafiłem zostawić całą moją racjonalizację i cały rozum. Bo ja moim ludzkim mniemaniu absolutnie nie nadawałem się do życia zakonnego i nie nadawałem się do kapłaństwa. Że po ludzku patrząc, musiałem sobie powiedzieć: Nie dam rady, nie mam predyspozycji, ja jestem innym człowiekiem, mam inne pragnienia. Po ludzku nie jest możliwe, abym żył w zakonie, w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości. Po ludzku nie jest dla mnie możliwe prowadzić takie życie. I to prawda. Dzisiaj chcę potwierdzić: jest to dla mnie niemożliwe. Ale chcę powiedzieć i jest to możliwe dzięki łasce Bożej. I właśnie tutaj nie wiem, przychodzi czasami przychodzą te zmagania w rodzinach, nagle się okazuje, że żona jest w ciąży. Jak przyjąć kolejne dziecko, skoro już takie mamy trudności czy finansowe, czy w ogarnięciu tego wszystkiego? No właśnie, w oparciu o łaskę Bożą. Pan Bóg wzywa do jakiegoś zadania, żebyśmy je pełnili, czy w zakonie, w prezbiteracie, czy w naszym życiu też w rodzinie. Jak ja sobie poradzę? Nie wiem. Ale jeżeli Pan Bóg wzywa, to właśnie Pan Bóg nie wzywa nas w oparciu o nasze moce, o nasze siły, nasze możliwości, naszą, nasz intelekt. Często, paradoksalnie Pan Bóg pozwala nam doświadczyć naszej niemocy, że najpierw nie chcę powiedzieć, że nas upakarza, ale właśnie stawia nas w sytuacji, że my nie możemy. Dlaczego? Żebyśmy na koniec mogli oddać chwałę Panu Bogu i powiedzieć tak. To nie stało się mocą moją, to nie stało się mocą mojej inteligencji, mojego sprytu, mojej przedsiębiorczości czy yy, błyskotliwości. To się stało, ponieważ Pan Bóg tego dokonał. Ja tego nie mogłem. Jest to dzieło Boga. Niech Pan Bóg daje nam pokorę. Niech Pan Bóg daje nam łaskę, abyśmy, broń Boże, nikogo od Niego nie odciągali. Żebyśmy pozwolili Panu Bogu, żeby przyprowadzał do siebie tych ludzi, jakich chce. A kiedy właśnie Pan Bóg nas do siebie przyciąga, daj nam, Boże, właśnie tę pokorę, i tę umiejętność swego rodzaju właśnie wyłączania tego myślenia, tej inteligencji, tego rozumowania. Dlaczego? Bo Królestwo Boże rządzi się swoimi prawami, bo Królestwo Boże jest mocą Boga, a nie mocą ludzkich sił, bo to jest Królestwo Boże. Na początku tej homilii umieściłem. Dzisiaj chcę zaproponować ten widok z góry błogosławieństw. Dlaczego ten widok z góry błogosławieństw? Ponieważ właśnie to błogosławieństwo to jest ta nowa mentalność, którą przynosi Jezus Chrystus. I to mi się wydaje właśnie taki odpowiedni obrazek do tej dzisiejszej Ewangelii. Właśnie ta nowa mentalność zostaw te swoje prawa, zostaw te swoje wizje Pana Boga pozwól się prowadzić właśnie nie. Bogu, który w dawnych czasach prowadził naród, którego jeszcze nie wychował, który jeszcze nie dał pełni objawienia, ale właśnie pozwól się prowadzić i Jezusowi, Chrystusowi, który właśnie na górze Błogosławieństw przynosi tą nową mentalność, nową mentalność Królestwa Bożego. Więc właśnie do tej nowej mentalności, do tego, abyśmy pozwolili się prowadzić Panu Bogu i abyśmy pozwolili, aby Pan Bóg przyprowadzał do siebie tych, których chce, żebyśmy, broń Boże, tak jak uczniowie, nie przeszkadzali. Niech Pan Bóg nam w tym pomoże i niech tak się stanie. Amen.